Dobry wieczór Państwu. Witam na dyskusji po czytaniu sztuki. Nie ma z nami żadnego aktora niestety. Chyba nie dojdą już do nas. Aldona, będziesz odpowiadać na wszystkie pytania dotyczące tego, jak to dzisiaj wyglądało. Jest z nami Dorota Pilas, która będzie tłumaczką Alego. Alibas, Mohamed Alibas, autor, którego zaraz zapytamy o biogram jego, bo to bardzo ciekawa kwestia. I przedstawię naszą panią ekspert Agatę Skowron-Nalborczyk, która jest doktorem habilitowanym religioznawstwa. Jest iranistką i arabistką, kierowniczką Zakładu Islamu Europejskiego na Wydziale Orientalistycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się między innymi mniejszościami muzułmańskimi w Europie, Tatarami polsko-litewskimi, sytuacją kobiety w islamie, co będzie nam na pewno dzisiaj bardzo potrzebne, kontaktami muzułmańsko-chrześcijańskimi oraz obrazem islamu w Europie. Jest współautorką z Agatą Marek leksykonu dla dziennikarzy Nie bój się islamu, wydanego przez Więź w 2005. Jest też redaktorką serii Annotated Legal Documents on Islam in Europe. Jest członkiem redakcji ważnego czasopisma Sociology of Religion. Jest też sekretarz generalną Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów. Należy też do zespołu Laboratorium Więzi i Redakcji Więzi. Także mamy tutaj mocną obstawę merytoryczną. Chciałam zapytać Alego, którego nie przedstawiłam detalicznie, o jego biogram, bo jak spotkaliśmy się po raz pierwszy rok temu w Wiedniu, właściwie rozmawialiśmy wyłącznie o twojej sztuce. Pytałam cię, jak pamiętasz dokładnie o każdą scenę tej sztuki, która jeszcze była wówczas pisana. A potem, jakiś czas temu, musiałam przetłumaczyć twój biogram, który jest na stronie Fabula Mundi, bo też warto pewnie powiedzieć, że Mohamed jest autorem Fabula Mundi i dlatego dzisiaj tutaj z nim rozmawiamy. I tam znalazły się takie informacje, że na przykład wygrałeś pierwszy niemiecko-muzułmański slam poetycki w Berlinie, występowałeś jako slamer w Niemczech i Austrii, założyłeś też archiwum migracji, które nazywa się Archiwum Różnorodności, pisałeś teksty dla wystaw i jesteś też przewodnikiem po takich wystawach, po różnych wystawach. I właśnie chciałam cię zapytać o tą, o twoje jakby korzenie artystyczne, bo poza tym, że piszesz, robisz też wiele innych rzeczy. I chciałam zapytać, jakie jest miejsce w tym dramatopisarstwa, a czy też występujesz, bo rozumiem, że występujesz jako slamer. Jaki to ma wpływ na twoje pisanie? I chciałabym, żebyś opisał po prostu, co robisz, poza tym, że piszesz, bo to wiemy. Do mikrofonu, bo nagrywamy, zdaje się. Aber die Leute verstehen mich eh nicht. Ich verstehe dich. Hallo? Es freut mich sehr, heute hier zu sein und auch danke für die Einladung. Ich bin das erste Mal in Polen und es hat mich sehr positiv beeindruckt, auch alles, was ich heute gesehen habe, auch die Stadt selber. Zu den Fragen. Ich bin in Vorarlberg auf die Welt gekommen als Sohn türkischer Eltern. Also meine Biografie ist, dass ich selber jemand bin, der in Österreich auf die Welt gekommen ist, aber wahrscheinlich mit einer falschen Identität sozusagen. Und deswegen war mein Leben immer ein bisschen mit Zerrissenheit verbunden. Wo gehöre ich hin und wo gehöre ich nicht hin? Und irgendwann hat das Schreiben für mich sozusagen sich als Therapie herausgestellt in gewisser Weise, gerade als Jugendlicher. Und damals habe ich sehr ernste Sachen geschrieben über meine eigenen Gedanken und später habe ich dann angefangen, nicht mehr über diese ernste Sachen schreiben zu wollen, weil es immer wieder so das Gleiche durch und durch und durch. Und dann habe ich irgendwann entdeckt, man kann auch Spaß haben beim Schreiben und Performen. Da habe ich dann eben Slam-Texte geschrieben, bei Poetry Slams teilgenommen, wo auch sehr viele eben humoristische Texte dabei waren. Und in gewisser Weise kann man mich auch Performer nennen, aber nicht Schauspieler. Das bin ich auf keinen Fall. Davor habe ich großen Respekt. Und okay.
Witam Państwa serdecznie. Bardzo się cieszę, że mogę tutaj być. Cieszę się, że Państwo mnie zaprosili, ponieważ jest to mój pierwszy raz w Polsce i jestem bardzo pozytywnie zaskoczona. Zobaczyłam dzisiaj trochę Warszawy, bardzo mi się podobało. Ja sam przyszedłem na świat w Austrii, w Vorarlbergu i muszę przyznać, że właśnie jako, że przyszedłem na świat jako syn tureckich rodziców, a urodziłem się w Austrii, przyszedłem na świat z taką niedosyć dobrą tożsamością, że tak powiem, i całe od samego początku zmagałem się ze swego rodzaju rozdarciem. Dlatego też pisanie jest pewną formą terapii dla mnie. Na początku, jak zacząłem pisać, gdy byłem bardzo młody, to były bardzo poważne rzeczy, moje poważne przemyślenia, ale potem doszedłem do wniosku, odkryłem, że pisanie to może być też dobra zabawa. Skierowałem się w kierunku właśnie slamu, pisałem teksty humorystyczne, więc tam piszę, ale również występuję i nigdy nie miałbym odwagi, żeby powiedzieć o sobie, że jestem aktorem, jestem performerem. Genau. Genau. Und ansonsten weil man mit Kunst nicht unbedingt sehr viel Geld verdient, bis man es mal irgendwo hingeschafft hat, muss man natürlich nebenbei noch Geld verdienen. Und meine zweite Leidenschaft ist eben, sind Museen. Ich bin gerne in Museen unterwegs selber und mache halt in Museen Führungen. Das eine wäre die Schallerburg, das ist so eine Burg in Niederösterreich, wo es jedes Jahr eine andere Ausstellung gibt. Und in Wien arbeite ich im Weltmuseum, das ist ein anthropologisches Museum. Und da mache ich eben die Führungen, wenn das Publikum kommt, und da gibt es dann Geld. Ale że sztuka nie zawsze oznacza zarabianie pieniędzy, to gdzieś te pieniądze trzeba zdobywać. W moim przypadku to jest właśnie świat muzeów, to znaczy oprowadzam po muzeach, po dwóch. Pierwszy to jest w Schalleburgu, gdzie co roku odbywa się inna wystawa czasowa, a drugie to jest muzeum położone w Wiedniu, Weltmuseum, gdzie właśnie prowadzimy wystawy antropologiczne i tam również oprowadzam po nim wycieczki. Dzięki. A tę sztukę, którą dzisiaj czytałeś, to jest twoja druga sztuka, tak w ogóle? Ja? Tak. A jaka była pierwsza? Jaki? Das erste Stück war ein Stück über einen migrantischen Autor, der versucht, einen Text über Migration zu schreiben, weil er danach gefragt wird und nicht, weil er unbedingt einen Text über die, oder nicht unbedingt ein Stück zu diesem Thema schreiben will. Also in gewisser Weise geht es da darum, immer auf das eine reduziert zu werden und immer Themenvorgaben zu bekommen und nicht selber irgendwie Themen aussuchen zu können. Pierwsza sztuka traktowała o migracjach, a konkretnie pojawiał się, jej głównym bohaterem był autor, pisarz, któremu powiedziano, napisz coś proszę właśnie o migrantach. On nie do końca tego chciał, ale zrobił to i właśnie ta sztuka traktuje o tym, że człowiek może być sprowadzany tylko do jednego, czyli w tym przypadku, że jest migrantem, oraz że po prostu się takie tematy komuś nakazuje, nie może ktoś sam tworzyć. A tę sztukę, którą dzisiaj przeczytaliśmy, napisałeś w ramach programu Wien Vorstadten, który to program prowadzi Bernhard Studler, między innymi, który będzie tutaj naszym gościem już niedługo, w tym miesiącu. I chciałam cię zapytać, jak wyglądała współpraca z Wien Vorstadten, jak wyglądał ten proces, czy przyszedłeś tam z pomysłem tej sztuki, czy już miałeś coś napisane? W jaki sposób oni ci pomagali, czy merytorycznie, czy potem miałeś jakąś możliwość współpracy z aktorami na przykład? I jak zmieniał się ten tekst od początku do końca? Myśmy też dostali trzy, zdaje się, wersje. Dwie i pierwsza, tak, była jeszcze inna. Od Iwony Nowackiej, której dzisiaj tutaj nie ma, od tłumaczki. I tam się zmieniały też postacie, też zmieniały się. Było najpierw... Różna była ilość kobiet na przykład w tych wszystkich wersjach. Chciałam cię zapytać, z czego te zmiany wynikały i właśnie jaką drogę przeszedł ten tekst do tej wersji, którą dzisiaj słyszeliśmy. Darf ich jetzt eine Stunde antworten, oder? Bei so viel Fragen. Das erste zu Wiener Vorstadten. Ich habe Bernhard und Hans 2011 schon kennengelernt, also schon vor langer Zeit. Und damals habe ich versucht, einen Text zu schreiben, mein allererstes. Und ich hab dann Hans und Bernhard in den Stich gelassen und mich einfach 2 Jahre nicht mehr gemeldet.
Und später hatte ich dann diesen neuen Text und dann hatte ich diese Idee für den Text, das heute gelesen worden ist. Und ich hatte so ungefähr ein Viertel davon und bin dann zu Ihnen gegangen, um eine Versöhnung zu machen. Also Entschuldigung, dass ich 2 Jahre mich nicht gemeldet habe, aber jetzt habe ich ein neues Stück und jetzt weiß ich, was ich schreiben will. So hat es einmal das zweite Mal angefangen. Oczywiście mógłbym godzinę na ten temat rozmawiać, ponieważ tutaj sporo pytań padło, ale postaram się pospieszyć. Jeżeli chodzi o Wiener Wortstätte, to tutaj muszę powiedzieć, że wszystko zaczęło się w 2011 roku, kiedy poznałem Bernarda i Klausa. I wtedy właśnie był taki pomysł, żeby tą pierwszą moją sztukę napisać, natomiast potem przez 2 lata tak naprawdę nic się nie zadziało z mojej winy. I dopiero potem wpadłam na pomysł tej sztuki, którą dzisiaj Państwu prezentowaliśmy. I jak już miałem napisaną tak mniej więcej 1/4 tej sztuki, to zgłosiłem się do nich właśnie z tą sztuką, żeby troszeczkę się tak w ten sposób z nimi pogodzić i od nowa zacząć współpracę. Genau, dann daraufhin habe ich Ihnen die Idee erzählt und Sie haben zugehört natürlich und dann haben wir uns ein bisschen ausgetauscht und dann habe ich innerhalb von kürzester Zeit eigentlich eine erste Fassung vorgelegt und mit dieser ersten Fassung haben wir dann einen Workshop mit Schauspielern gemacht und da geschaut, was funktioniert und was funktioniert nicht. Das war ein 3-tägiges Workshop oder 3 Tage lang haben wir daran gearbeitet. Am Ende gab es dann auch so eine Lesung und später haben wir anhand der Probleme, die bei der Lesung oder generell bei den Proben oder beim Workshop sich gezeigt haben, nochmal die Schwachstellen herausgearbeitet und da sind dann eben manche Helden rausgekommen und neue Helden hinein und es waren am Anfang wenige Frauen, jetzt sind es mehr. Am Anfang war es nur 2 und jetzt habe ich 3 und am Anfang waren sie nur sehr Nebenrollen und diesmal haben sie auch ein matriarchalisches Verschwörung gegenüber den Scheich. Also da wird sozusagen noch den Frauen mehr Raum gegeben in dem Text, obwohl natürlich immer noch die anderen mehr reden, weil da kann man halt sehr viele Späße und so weiter einbauen. To był właśnie ten pierwszy pomysł, który opowiedziałem. Potem byłem z nimi w takim dialogu, pracowaliśmy nad moim pomysłem dalej i w bardzo krótkim czasie udało mi się już pierwszą wersję tekstu skończyć, przedłożyłem ją i potem zorganizowaliśmy warsztaty z aktorami. To były takie 3-dniowe warsztaty, podczas których ta sztuka była właśnie odczytywana, patrzyliśmy co działa, co nie działa, co się sprawdza, a co też nie. I właśnie wskutek tych warsztatów postanowiliśmy wprowadzić poprawki, czyli rzeczywiście tak było, że początkowo było mniej kobiet, to były tylko 2 role kobiece i to takie bardzo poboczne. Teraz mamy 3 wyraziste kobiece postaci, które właśnie jeszcze planują ten taki spisek matriarchatu, więc kobiety dostały więcej głosów w mojej sztuce. Najważniejsze moim zdaniem pytanie do ciebie brzmi, dlaczego to jest komedia? I to jest pierwsza część pewnie tego pytania, bo chciałam cię zapytać właśnie, jak ci się pisało, dlaczego wybrałeś te formy? Czy to było, czy łatwo ci to szło? Bo komedia jest, zdaje się, jedną z najtrudniejszych sztuk, wywołać uśmiech u tych, którzy oglądają komedię w teatrze. A druga część tego pytania to jest taka, co jest pod tą komedią? Czy tam jest jakiś temat bolesny dla ciebie? Co cię zmusiło do tego, żeby wybrać tę formę właśnie? Also ich finde, mit Humor kann man viel mehr bewegen, als Sachen seriös zu besprechen, weil seriös werden sie überall besprochen, durch die Politiker, durch Wissenschaftler, alles Mögliche, dann eben auch durch Experten etc. Natürlich kann das auch helfen, aber die Kunst muss es eher anders machen, die Literatur muss das anders machen und deswegen habe ich Humor verwendet, vor allem auch gerade diejenigen, die als sehr ernst gesehen werden und bärtige Menschen,
Männer, vor denen man sich fürchtet und so weiter und so fort. Gerade die kenne ich halt ganz viele und von außen schauen sie vielleicht aus wie der härteste Typ, aber eigentlich sind sie voll die witzigen Typen. Und ein Humorverständnis ist sehr weit verbreitet eigentlich in der muslimischen Community. Und ich wollte auch ein bisschen das zeigen, wie sehr man auch in der Lage ist, über sich selbst zu lachen, beziehungsweise über die Probleme der eigenen Religion zu lachen, sozusagen. Tak, jeżeli chodzi o humor, to wydaje mi się, że ogólnie poprzez humor można dużo więcej zdziałać niż poprzez takie bardzo poważne formy, bo przecież na te tematy poważnie dyskutują politycy, eksperci, naukowcy i bardzo dobrze. Ale uważam, że sztuka powinna znaleźć jakieś inne podejście do tematu. No i właśnie same te postaci w mojej sztuce, tych brodatych muzułmanów, którzy wydają się gdzieś tam z perspektywy bardzo poważnymi ludźmi, tak naprawdę z doświadczenia wiem, często okazują się mężczyznami, którzy mają bardzo duże poczucie humoru i którzy też, co ważne i wcale nie takie oczywiste, potrafią śmiać się z siebie i też potrafią śmiać się z własnej religii. Und das fand ich heute auch unter den Schauspielern extrem gut, wie sie, während sie die Dialoge gehalten haben, teilweise selber auch gelacht haben. Bei der Inszenierung in Österreich war das nicht unbedingt so, dass das so gut funktioniert hat, sondern da waren sie extrem ernst. Natürlich, die Ernstigkeit kann auch lustig sein, aber hier ist es sowohl ernst gewesen, als auch die paar absurden Passagen, da wurde eigentlich selber gelacht, während man das gesagt hat und das dazu eigentlich wirklich, das hat mir sehr gut gefallen. Und ich glaube, das Stück ist auf Polnisch lustiger als auf Deutsch. Właśnie dzisiaj świetnie to tutaj wybrzmiało w wykonaniu tutejszych aktorów, ponieważ widziałem, jak oni pomiędzy swoimi partiami śmiali się z tego, co wypowiadają. W Austrii tak nie było, ten efekt był taki dużo poważniejszy, a tutaj było widać właśnie, jak są jakieś takie absurdalne momenty w sztuce, jak ci aktorzy po ich odczytaniu sami się z nich śmiali. Bardzo mi się to podobało i w związku z tym wydaje mi się, że właśnie ci polscy aktorzy sprawili, że ta sztuka tutaj jest dużo śmieszniejsza niż ta pierwotna w Austrii. A czy miałeś jakieś takie, to jest trochę pytanie o interpretację i wiem, że ono nie jest przyjemne dla autora, ale chciałam cię zapytać, czy był jakiś temat, który cię wiódł przez to, podczas pisania tej sztuki? Czy był jakiś problem, jakiś, nie wiem, na przykład temat ideologii albo pustka idei na Zachodzie, coś takiego mi się myślało dzisiaj, jak słuchałam tego. Czy było coś takiego, jakieś kilka haseł po prostu, które cię prowadziły, kiedy pisałeś? Die Zeit, wo ich das geschrieben habe, das war die Zeit, wo der islamische Staat eigentlich fast jeden Tag in den Nachrichten gewesen ist, wo man eben die ganze Zeit davon gesprochen hat. Und damals, in der ersten Fassung, wollten Peter und Ali eigentlich selber nach Syrien gehen. Und nachdem der islamische Staat aber in der Zwischenzeit dann besiegt worden ist, musste ich auch wieder eine Veränderung machen, wo jetzt eben die beiden eigentlich den Dschihad hierher holen wollen, weil das ist jetzt die eigentliche Gefahr, die auch die Politiker heraufbeschwören und so weiter und so fort, auch wenn das natürlich gar nicht so ist. Und für mich war es einfach wichtig, zu all dem, was überall gesagt wird, zu all diesen Diskussionen darüber, wie gefährlich der Islam ist und dass es überhaupt gar nicht mit Frieden zusammenhängt, sondern mit Hass zusammenhängt und so weiter. Ich wollte einfach mit diesem Stück zeigen, wie absurd teilweise die Ängste sind, die man hat sozusagen. Czas, kiedy pisałem tę sztukę, to był czas, kiedy ukonstytuowało się, że tak powiem, państwo ISIS i tak naprawdę codziennie byliśmy bombardowani newsami z telewizji właśnie o państwie ISIS. I to był czas, kiedy właśnie napisałem pierwszą wersję swojej sztuki i w tej pierwotnej wersji Peter i Ali chcieli pojechać do Syrii i tam brać udział w kalifacie. Natomiast później, jak już w międzyczasie rzeczywiście państwo ISIS zostało pokonane,
to musiałem zweryfikować swoją wersję, trochę ją zmienić i zmieniłem właśnie bieg wydarzeń w tym sensie, że oni postanawiają, że jednak chcą ten kalifat po prostu utworzyć już tutaj, a nie jechać tam, gdzie ten kalifat panuje. Więc to się zmieniło. I chciałam w ten sposób pokazać, że wszystkie te dyskusje, które sugerują, że islam jest niebezpieczny, że islam to nienawiść, że islam nie ma nic wspólnego z pokojem, że te dyskusje tak naprawdę pokazują na pewne absurdalne obawy, które wszyscy mamy. Dzięki. Pani Agato, zadam pytanie bardzo podstawowe, bo myślę, że wszyscy trochę czytamy gazety, coś słyszymy o tym islamie, ale nie do końca wiemy tak naprawdę, co znaczą niektóre pojęcia. I zadam pytania dwa podstawowe. Co to jest dżihad? Po pierwsze, kim są dżihadyści? Co to jest kalifat i kim jest kalif, który pojawia się w tytule tej sztuki? Dobry wieczór. No tak, to jest bardzo podstawowa rzecz, to jest dżihad. W języku, to jest wyraz pochodzenia z języka arabskiego. W języku arabskim, języku semickim, znaczenie jest niesione przez trzy spółgłoski. Tu mamy trzy spółgłoski dżihady. I to znaczy ten rdzeń dokładać starań. Czyli tak naprawdę dżihad to jest taki odczasownikowy rzeczownik, który mówi dokładanie starań, staranie się o coś. W związku z tym jest to przejęte też w teologii muzułmańskiej, że jest to dokładanie starań do rozprzestrzeniania się religii. I teraz oczywiście jest ważne, jakimi narzędziami się to robi. Więc mogą to być, może to być serce, mogą to być ręce, może to być język. Czyli na przykład można zbudować meczet albo można walczyć, bo to jest też o to, żeby walczyć, ale o co chodzi tutaj? Chodzi o to, żeby starać się, żeby ten islam rozprzestrzenił się w człowieku, czyli walczyć z własnymi słabościami. Tak? Czyli te starania mają być, ten wysiłek ma być włożony do wewnątrz. No oprócz tych różnych innych tam narzędzi jest również, jak ktoś mówi, miecz. Tak? To jest tak zwany dżihad mniejszy, bo tamten, o którym mówiłam, też dżihad większy. A dżihad mniejszy no to jest rzeczywiście walka, ona nazywa się qital, ale ma być to walka obronna. I właściwie nie powinno być tak, że muzułmanie atakują, tylko zgodnie z takimi no, klasycznymi teoriami powinno być tak, że właśnie że to jest walka obronna, jeżeli ktoś nas atakuje. No oczywiście to trzeba się zastanowić jeszcze, co można uznać za atak. No, to myślę, że to też jest kwestia interpretacji. Musicie Państwo wiedzieć, że w islamie nie ma jednego urzędu nauczycielskiego. I jeżeli my sobie weźmiemy Kościół katolicki, bo to jest dobry przykład u nas, prawda? I mamy papieża, biskupów, mamy kongregację nauki wiary, mamy katechizm w książce, a jednak mamy na tapecie Radio Maryja i Tygodnik Powszechny i to wszystko jest ortodoksja, prawda? Czyli jak mamy taki urząd nauczycielski, jest taka rozbieżna. I teraz wyobraźcie sobie Państwo religię, którą wyznaje 1 400 000 000 ludzi, nie ma urzędu nauczycielskiego, który mówi, która interpretacja jest ta właściwa. W związku z tym jest to rzeczywiście taki problem, że są pewne interpretacje, no, które nam się nie podobają, ale nie ma nikogo, kto by powiedział, nie, ta interpretacja jest niewłaściwa. Jak muzułmanie rozumieją to dokładanie starań, to mogę powiedzieć Państwu tak na przykład, że ponieważ ja tu się zajmuję kobietami, ale też feminizmem muzułmańskim, jest taki termin gender dżihad. I to jest właśnie, żeby nie używać słowa feminizm, bo ono się źle kojarzy, to się mówi właśnie, że to jest gender dżihad. Czyli to właśnie takie, żeby tutaj dokładać starań, walczyć o to, żeby była równość między kobietami i mężczyznami. Z tą walką wiąże się właśnie to, o co pani pytała, tego kalifa. Otóż, proszę Państwa, do tego dżihadu mniejszego, czyli do tej walki, może wezwać tylko prawowierny przywódca wszystkich muzułmanów. No i oczywiście powinien być nim kalif. Jak Państwo, nie wiem, może wiecie, pierwsze podziały wśród muzułmanów nie polegały na tym, że były jakieś wątpliwości, podziały teologiczne, tak jak w kościele były podziały, czy Jezus jest bardziej człowiekiem, czy bardziej Bogiem, czy może w ogóle nie jest człowiekiem. I myśmy się pożarli o sprawy teologiczne. Tam chodziło o to, kto będzie miał władzę. Prorok Mahomet był nie tylko założycielem religii, przekazicielem objawienia, ale był także zwierzchnikiem państwa i był również przywódcą wojskowym. W związku z tym, kiedy Anuar nie wyznaczył następcy, no to był problem, kto ma przejąć tę władzę. W związku z tym na początku wybierano, w miarę demokratycznie rzecz jak na tamte czasy, chociaż kobiety nie głosowały, wybrano właśnie trzech następców. Potem się różne zawirowania porobiły, już nie będziemy tego opowiadać, to w książkach jest. W każdym razie zaczęły panować dynastie kalifów. I o ile na początku było to tak jak zwróćcie Państwo uwagę, było w tej sztuce powiedziane, że w
wszyscy ludzie są równi, a tylko decyduje o tym poziom, jakim kto jest pobożny, prawda? Więc tam też na początku chodziło o to, żeby wybrać najlepszego muzułmanina do sprawowania władzy. Potem jak już doszły do władzy dynastie, no to po prostu dziedziczono władzę kalifa. I to była władza i świecka, władza i religijna. Potem ci kalifowie no to różnie sobie tam żyli, bo oni zazwyczaj te władze religijne cedowali na jakichś uczonych, a sami w haremie, prawda, spędzali miło czas. I właśnie tak była, pierwsza dynastia była Majadów, arabska, potem była Abbasydów. Ona się skończyła z najazdem Mongołów. Jak wiadomo, Mongołowie to tak wszystko po drodze tam niszczą, jak napotkają. No i potem przyszli do władzy Turcy, przewędrowali i na Bliski Wschód. I no, chcieli też jakoś wylegitymizować swoją władzę, w związku z tym odszukali potomka ostatniego kalifa abbasyckiego, tak przekonali go, żeby on im oddał władzę. Od tej pory mieliśmy kalifat turecki w Stambule, czyli sułtan był kalifem, jego imię wymieniano w modlitwach, kiedy była pierwsza wojna światowa. Potem przed Atatürk zniósł, że wyprowadził państwo świeckie, prawda, jeszcze kalif sobie jakiś tam, a potem go już zakończył kalifat. I właściwie od 1924 roku nie ma kalifa. I teraz tak, to jest oczywiście halifa po arabsku, to jest zastępca proroka, czyli jakby osoba, która zastępuje proroka Mahometa w tej właśnie takiej władzy politycznej, ale przede wszystkim religijnej. No i teraz, żeby ktośkolwiek został kalifem, to też jest bardzo ważne, bo ja śledziłam takie jakieś wypowiedzi, że na przykład wszyscy muzułmanie się cieszą, że już mają teraz ISIS, tam jest kalif i wszyscy go uznają. Otóż nie, żeby taki ktoś nie może sam się obywać kalifem, po prostu musi się zgodzić na niego cała społeczność muzułmanów. Ale te zasady oczywiście ustalono, kiedy muzułmanów było mało, a teraz jest 1 400 000 000. Oni są Turkami, są Arabami, Indonezyjczykami, Malajami, Pakistańczykami, i żeby oni się wszyscy dogadali i sobie jednego kalifa wybrali, no ja wiecie państwo, to ja czarno widzę taką sytuację. Także cały paradoks też tego kalifatu polega na tym, że to był uzurpator. Tak z punktu widzenia religii, zresztą Uniwersytet Al-Azhar, jeśli państwo kojarzycie, taka największa, najważniejsza uczelnia muzułmańska, sunnicka w Egipcie, właśnie wydała takie oświadczenie, że właśnie taki nawet list otwarty, że po prostu ten al-Baghdadi, on jest po prostu uzurpatorem. I że tak naprawdę to nie jest islamskie państwo, tylko tak zwane islamskie państwo. Chciałam zapytać nie tylko panią, myślę, że też Aldona, reżyserka dzisiejszego czytania, i Ali też możecie się w to włączyć, chętnie was usłyszymy. Bo jak słuchałam tej sztuki, to jakieś wyraźne bardzo mi się wydało to ich wszystkich bohaterów pragnienie jakiejś zmiany właśnie, dżihadu, nadejścia jakiegoś kalifatu. I też uderzające jest to, że wiele, czwórka bohaterów jest konwertytami. I chciałam was zapytać, panią jako ekspertkę, która może pani też konteksty jakieś nam tutaj fajne podrzuci, i was jako osoby, które obcowały z tym tekstem, obcowałaś Aldona i pisałaś Ali. Czy jak definiujecie to, tę ich chęć jakiegoś działania, jakiejś zmiany? Pragnienie czegoś, żeby coś się wydarzyło. No wiecie państwo, ja jestem religioznawcą oczywiście, ale ze specjalnością islamologia, ale też tam trochę na temat konwertytów takich rzeczy się czytuje, i to jest po prostu powszechne, że jak ktoś zmienia wiarę, to jest to ogromna rzecz psychiczna, wielkie wydarzenie, i po prostu człowiek musi stać się bardzo gorliwy, tak? Bo on po prostu musi sobie uzasadnić no, prawdziwość tego kroku, którego dokona. Nie wiem, czy państwo sobie kojarzycie, ale taka fronda jest coś takiego, tak? Wiecie państwo, że bardzo wielu z tych ludzi, na przykład Grzegorz Górny, oni są neofitami. Oni byli ateistami i stali się katolikami, co też mogłoby pewne rzeczy nam tutaj lepiej wytłumaczyć, tak? I po prostu jest coś takiego jak gorliwość neofity, prawda? My to świetnie znamy. I teraz jest tak, że bardzo często oczywiście tymi neofitami, konwertytami się straszy. To też jest tak, prawda, że to oni są bardzo, bardzo groźni. Ale mamy takie przypadki Polek, które przychodzą na islam w Wielkiej Brytanii, dlatego że tam, no wiecie państwo, dużo Polaków wyjechało, i one są przez to kastowe społeczeństwo brytyjskie, takie dość zimne, one są, no, pełnią jakieś tam niskie funkcje, są bardzo źle traktowane. I okazuje się, że ponieważ Polacy mieszkają z Pakistańczykami w tej samej dzielnicy, bo to jest tania dzielnica, bardzo ciepło przyjmują je Pakistańczycy.
One tam sobie znajdują męża i potem nawet wychodzą za tego Pakistańczyka. Nie ma żadnego żądania zmiany wiary. One zmieniają wiarę po prostu z wdzięczności, bo ta rodzina tak się nimi zachwyca. Także są bardzo różne te powody. Jeśli chodzi o naukę, no to my obserwujemy po 11 września 2001 roku paradoksalnie po prostu przeszła taka fala, ale to przez wszystkie kraje europejskie, właśnie takich nawróceń na islam. Bardzo często to są osoby alterglobaliści, tacy antyamerykańscy, propalestyńscy, którzy po prostu odkryli no właśnie w islamie to. Nawet powiem Państwu, że my w Zakładzie Islamu Europejskiego mamy sekretarkę, która nagrywa i właśnie po tym, bo niesamowicie dużo takich, proszę, takich nagranych wiadomości, żebyśmy my im powiedzieli, jak mają przejść na islam. Jak my byśmy byli, nie wiem, jednostką religijną czy coś, no takie to, albo gdzie można kupić Koran. Nie? Jakieś takie właśnie, to była taka fala. No i to jest oczywiście, no to jest... To właśnie austriacki profesor, on się nazywa Rüdiger Lölker, on prowadził badania na temat radykalizacji muzułmanów i dochodził do wniosku, jego wyniki, jego badań pokazały, że dzieci, które są, czy młodzi mężczyźni, którzy są wychowywani w rodzinach religijnych, chodzą do meczetu, mają wiedzę religijną, taką normalnie zdobytą w sposób taki naturalny przez akulturację w rodzinie, się słabiej radykalizują, znacznie słabiej, żeby właśnie najgorsi są tacy właśnie albo, którzy szukają, widzicie Państwo, zwróćcie uwagę, trzeba oglądać filmiki na YouTubie, prawda, to jest właśnie to, że po prostu, opowiadał mi też taki jeden muzułmanin właśnie w Wielkiej Brytanii, że po prostu kiedyś to można było przepędzać tych takich naganiaczy, którzy próbowali radykalizować młodzież, bo nie było internetu, a teraz jest internet, po prostu każdy sobie znajdzie. Jak ktoś nie ma tej wiedzy z domu, no to sobie tam pogrzebie w internecie i sobie coś tam znajdzie, co niekoniecznie, prawda, no to jest ta właściwa interpretacja, która byłaby też akceptowana przez większość, tylko bardzo często jest to radykalna. Musimy też pamiętać, że to oczywiście pociąga młodzież. Też są takie badania, że bardzo często młodzież nawet pochodzenia imigranckiego. No my uważamy, że w Europie to jest taki raj, po prostu, że my tu wszystkich, wolność, równość, braterstwo, my wszystkich tak samo traktujemy, jest demokracja. To jest nieprawda, bo statystycznie w więzieniach, w takich państwach na przykład jak Francja, siedzi więcej muzułmanów. Statystycznie, że to samo przestępstwo muzułmanin łatwiej trafia do więzienia niż rodowity Francuz, co rodzi pewną frustrację i próbę takiej właśnie jakiejś znalezienia jakiejś swojej drogi. Także no są takie przypadki właśnie, że w tych więzieniach oni się radykalizują. I jako normalni tacy ludzie nie za bardzo religią zainteresowani, a tam na przykład się okazuje, że tam jest jakiś, nie wiem, kaznodzieja, który przy okazji jeszcze ma wejścia, więc on na przykład, nie wiem, ma lepsze jedzenie, jakieś przepustki, książki, no i potem właśnie to się dzieje. Ale też nie musimy, proszę Państwa, tak, bo to też tymi konwertytami się straszy, ale też nie jest ich tak dużo, więc myślę, że to nie jest też... taki powód do lęku, ale oczywiście musimy o tym pamiętać, jakie warunki sprzyjają tej radykalizacji. To Ali, powiedz, dlaczego tak namnożyłeś tylu konwertytów w swojej sztuce? Czy ta religia, którą oni przyjmują, jest dla ciebie takim pustym gestem jakimś? Jest fasadą zupełną, za którą właściwie oni mogą wszystkie swoje pragnienia spełniać? Tak jak widzieliśmy w tej sztuce. Jest tam dużo, dużo seksu i pieniędzy chyba w tych ich wszystkich działaniach. To są ich cele, do których dążą. Also die jetzt Adrian beiseite, alle anderen sind eben Konvertiten und sie versuchen eben so eifrig wie möglich, so gut wie möglich diese neue Religion zu leben. Und dabei das Erste, was man über Islam hört, sind eben die Sachen, was man nicht darf. Zunächst einmal alles Verbote, 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 Verbote und die Welt wird schwarz und weiß gezeichnet und das darf ich und das darf ich nicht. Und wenn man in etwas neu hineinkommt, mit dem man sehr lange, von dem man keine Ahnung gehabt hat, dann hat man eben am Anfang diese Schwarz-Weiß-Sichtung auf alles. Und da wird es dann halt leicht zu sagen, das ist falsch und das ist richtig. Und genau das wollte ich eigentlich zeigen in dem Stück, dass eben
die selber eigentlich gar nicht genau wissen, was ist gut und was ist nicht gut, sondern die streiten sich immer wieder selber und die einzige Quelle, die sie haben, ist eben YouTube, ist Internet und nicht wirklich die familiäre Erziehung oder die Erziehung in einer ganz normalen Moschee oder durch den Koran, durch die Bücher. Und das ist auch interessant, dass eben die Dschihadisten, die zum Beispiel beim 11. September das Ganze gemacht haben, die haben teilweise, nicht 11. September, was anderes, Dschihadisten, die nach Syrien gegangen sind teilweise, um den Islamischen Staat zu kämpfen, die haben teilweise eine Woche bevor sie gegangen sind, Koran für Dummies bestellt als Buch. Also das sind alles Leute, die überhaupt gar keine Ahnung haben und danach zieht es sie an, weil es etwas Cooles ist. Es ist sowas wie eine Jugendgruppe und so weiter. Und deswegen sind meine Figuren eben so gewählt. Bis auf Ali. Ali ist eigentlich, das bin nicht ich, aber er ist auch jemand, der türkisch ist und traditionell aufgewachsen ist und der stolpert da überall hinein, weil er mit Peter unbedingt gut befreundet sein möchte sozusagen. Und man merkt auch, dass er eigentlich fast die meiste Zeit fehl am Platz ist, weil der macht nur Bemerkungen, der hat eigentlich keine große Rolle in dem Sinne, dass er selber den Dschihad herbringen wollte, sondern er hat immer nachgegeben und plötzlich war er drin sozusagen. Und was gibt es noch? Dobrze, to może abstrahując od postaci Adriana, to pozostałe postaci rzeczywiście są konwertytami, które po przejściu na islam próbują żyć bardzo pobożnie. Islam na pierwszy rzut oka od razu kojarzy się z zakazami i oni po przejściu na ten islam wszystko rzeczywiście widzą w takich biało-czarnych barwach. Jako że islam jest dla nich czymś nowym, to wtedy właśnie łatwo jest oceniać, co jest białe, co jest czarne, a co takie nie jest. Chociaż w mojej sztuce pokazałem, że to wcale nie jest takie proste. Oni sami nie wiedzą, w co wierzą, a źródło swoich informacji to właśnie jest dla nich YouTube. To nie jest jakieś tło rodzinne, to nie jest wychowanie, jakaś edukacja w meczecie czy Koran, tylko właśnie czerpią z YouTube'a. I myślę, że to pokazują też fakty, że rzeczywiście tak się dzieje. Na przykład okazuje się, że jakaś tam grupa dżihadystów, która wyjechała do Syrii walczyć w ISIS, wcześniej, tydzień przed wyjazdem, zamówiła sobie książkę Koran for Dummies. W związku z czym wydawało im się pewnie, że to jest po prostu coś fajnego, że to jest jakieś takie wspólne przedsięwzięcie młodych ludzi. Proszę zwrócić uwagę, że w sztuce Ali był taką postacią trochę inną. On był jedyną postacią, która faktycznie jest Turkiem, która nie rzuca jakichś takich bardzo istotnych stwierdzeń, tylko jakieś takie poboczne uwagi, który gdzieś tam po prostu znalazł się w tej sytuacji. On tego nie chciał. Ich finde einfach, Religiosität ist immer ein Prozess. Man ist immer auch als Person, ändert man sich immer und auch die Beziehung zur Religion wird sich immer wieder ändern. Und während es eben kurz nach der Konvertierung schwarz-weiß ist, kann das mit der Zeit sogar dazu führen, dass jemand dann sagt, okay, das ist doch nichts für mich, ich höre wieder auf, weil ich will wieder mein Bier trinken und meinen Sex haben, weil ich finde auch keine Frau, mit der ich jetzt heiraten kann, also auch so banal. Oder gibt es die Leute, die sich dann wieder normalisieren und sich mit den unterschiedlichen Meinungen innerhalb des Islam auseinandersetzen und danach sehen, es gibt gar nicht nur schwarz und weiß, sondern da gibt es noch ganz, ganz viele Grautöne. Und ein gutes Beispiel für das ist eigentlich Cat Stevens, der ja in den 70ern konvertiert ist und sich Yusuf Islam genannt hat. Und der hat am Anfang, könnte man auch dort sprechen, von einem Radikalen, der alles schwarz-weiß sieht, der sogar Musik als verboten betrachtet und dann 20 Jahre lang keine Musik macht und mittlerweile füllt er wieder die Hallen und hat eben einen Prozess durchlaufen und wenn man seine Interviews anhört, dann sagt er auch, ich habe diesen Prozess gebraucht und als Konvertierter war ich wie ein kleines Kind, der keine Ahnung hat und jetzt bin ich endlich reingewachsen und jetzt kann ich selber unterscheiden sozusagen, was ich als Muslim tue und was ich nicht tue und so weiter. Chciałbym powiedzieć, że religijność to jest pewien proces.
cały nasz stosunek do religii podlega nieustannym zmianom. Ktoś może po prostu w trakcie wiary zmienić swoje zdanie, tak jak na przykład ktoś stwierdza, że jednak to wszystko nie jest warte tego, jednak woli pić sobie piwo, uprawiać seks. Przyczyna jest taka, że na przykład nie znalazł po prostu żony i jednak decyduje się wyjść z islamu. Ale zdarza się, że ktoś po przejściu na islam po prostu przechodzi tak zwany proces normalizacji, to znaczy zaczyna jakoś zauważać, że to nie jest tylko wszystko biało-czarne, ale że są też różne odcienie szarości w ramach islamu. I tu jako przykład mogę podać takiego artystę Cata Stevensa, który po przejściu na islam postanowił nawet przestać grać. Przez 20 lat nie tworzył żadnej nowej muzyki, ponieważ islam jego zdaniem tego zabraniał. A teraz znowu organizuje koncerty i jak się go spyta, to właśnie on o tym mówi, że przeszedł pewien proces, że jako konwertyta był trochę jak takie małe dziecko, a teraz po przejściu całego tego procesu dorósł i jakby już wie, co może, czego nie może. Ein Satz noch. Das Bild, das der Koran von Muslimen zeichnet, ist nicht jemand, der blind glaubt, sondern jemand, der die ganze Zeit nachdenkt und hinterfragt, sogar Gott hinterfragt und so dann eigentlich Gott näher kommt und sich dann eben, weil er Gott erkannt hat, sich auch Gott hingibt sozusagen. Jeszcze chciałbym dodać, że obraz muzułmanina, który jest zawarty w Koranie, to nie jest obraz kogoś, kto jest po prostu ślepy i idzie według tego, co przeczytał, tylko to jest obraz kogoś, kto sobie przemyśliwuje, kto wszystko kwestionuje i może to robić, dlatego że jest blisko Boga. Jest blisko Boga, więc wszystko poddaje pod znak zapytania i w ten sposób się Bogu oddaje. I co ciekawe w sztuce robi to tylko prostytutka Gül. To znaczy ja przyjęłam taki obraz, jaki Muhammad Ali opisał w sztuce, no że tak jest. I też no, czuję, że to chyba wszyscy aktorzy również, że to jest wszystko bardzo prawdziwe. I te powody, dla których Europejczycy przechodzą na islam, też bardzo chyba dobrze pokazał u każdego indywidualnie, dlaczego Peter przychodzi na islam. Dlaczego? A zrobiliście sobie taką... Każdy z bohaterów, jak wyłowiłaś te różne powody, jak byś to znaczy, mówiąc szczerze, pokazała? To myśmy prawie w ogóle o tym nie rozmawiali, Aha. Bo mówiliśmy tylko o tym, że konwertyta jest, no jak to się mówi, świętszy od papieża, no, że właśnie jest bardzo gorliwy, wszystko najlepiej wie i nie wiem, nawraca jeszcze dodatkowo innych, prawda? Natomiast o tych powodach nie mówiliśmy, albo też tak się nad nimi nie zatrzymywaliśmy w sumie, bo wydawało się dosyć oczywiste, że na przykład Peter, każdy gdzieś też z powodów osobistych to robi. No Peter po śmierci rodziców, rozumiem, ja to też tak czułam, że i Peter i Ali w ogóle zajmują się tym i mają taką fiksację na punkcie dżihadu i kalifatu, bo oni po prostu szukają jakiegoś sensu w ogóle. I akurat trafiło się na to, do tego nie wiem dlaczego, ale tak trafiło. No ale tak, no myślę, że jakieś tam przyczyny, nazwijmy to psychologiczne, w nich gdzieś tam są, czy okoliczności zewnętrzne też się na to złożyły. Ale też pewnie gdzieś i to może jest jakaś tajemnica, dlaczego ktoś to wybiera, a nie coś innego. Pani Agato, a takie statystyki, czy islam właśnie jest takim... taką religią, na którą często ktoś, kto szuka jakiegoś sensu, nawraca się? Czy... Znaczy, no wiecie Państwo, to jest trudno mówić, bo to jest sprawa wiary. Prawda? Więc to jest sprawa bardzo intymna i bardzo wewnętrzna danego człowieka i o tym jest ciężko mówić. No, możemy powiedzieć, no jako naukowcy, tak patrząc obiektywnie, obserwujemy, że na przykład, że była taka moda na Hare Krishna. Że dużo osób przychodziło na Hare Krishna, prawda? Nie przypadkowo miałam o tym 11 września. Wtedy ludzie usłyszeli o islamie. Wiecie Państwo, ja się właśnie zajmuję obrazem islamu w mediach i na przykład przed 11 września było strasznie dużo błędów. Ja miałam takie specjalne zajęcia właśnie obraz islamu w prasie i żeśmy ze studentami obśmiewali jakieś bzdury, które tam na przykład pisali, że Koran to jest Kur'an, czyli Słowo Boże, a tak naprawdę to jest Kur'an, czyli recytacja, czytanie.
No takie różne, wiecie Państwo, takich rzeczy na przykład, nie? No i się okazało, że po 11 września paradoksalnie po prostu bardzo się poprawiła wiedza na temat islamu. Bardzo dużo takich czasopism tam publikowało, jakieś takie dosie, informacje, więc już dziennikarze nie robią błędów. Natomiast co mnie w tej sztuce, proszę Państwa, uderzyło, jak chciałam się tak, bo ja już jestem skrzywiona. Ja powiem szczerze, że ja już nie odbieram tego tak jak, powiedzmy, normalny człowiek, bo mnie tutaj różne takie smaczki, które autor umieścił, po prostu Państwo może tego właśnie nie wychwycicie, ale to jest świetnie zrobione. I mnie uderzyło to, że wiecie Państwo, że to nawet nie chodzi o prawdziwość, bo oczywiście te prawdziwe są te powody, ale mi się wydaje, że to jest takie przedstawione, jak taki przeciętny odbiorca mediów sobie tych muzułmanów i tych konwertytów wyobraża. Nie? Że po prostu, że oni tam właśnie ten dżihad, tu chcą kalifat, a jednocześnie to jest do absurdu sprowadzone, bo on pójdzie na tę Antarktydę. I tam sobie wyobrażacie, że tych Pakistańczyków, tam Irańczyków, Irakijczyków, którzy żyją jak 55 stopni ciepła i my ich tam damy na Antarktydę. Nie? No bo to jest cudne po prostu, jak to zostało w tej sztuce, taki właśnie ten absurd obnażony. Ale właśnie z drugiej strony to jest też takie pokazanie tego absurdu, tego naszego wyobrażenia. Nie? Po prostu takie doprowadzenie właśnie do absurdu ten obraz islamu, jaki my mamy. Wiecie Państwo o Tatarach. Wiecie Państwo, co było po 11 września? Opowiadał mi taki pan Tatar, inżynier emerytowany, on był przewodniczącym gminy muzułmańskiej tu w Warszawie i mówi tak, że wie Pani co? Mówi, no tak, ja tu żyję w tej Polsce, moi przodkowie, myśmy walczyli o ojczyznę, nie? A po tej 11 września to koledzy, których znam od dawna, mówią mi tak, słuchaj, no tak z Tobą to nie możemy być, bo może Ty masz granat w kieszeni? Nie, wiecie Państwo, no jest takie, to tak się łączy ten obraz islamu, że nawet my zaczynamy naszych Tatarów o coś tam podejrzewać, tak? Ja myślę, że tutaj też co autor powiedział, jest trudno żyć w takim społeczeństwie, gdzie właściwie to, jak się wygląda, kim się jest, jest wciąż, prawda, jakimś powodem do tego, że trzeba się czegoś tłumaczyć, albo nie wiem, trzeba wyjaśniać, albo się odnosić, określać. Ja byłam na Kongresie Teologii Muzułmańskiej we Frankfurcie, no i było takie parcie, że ten kongres musi przyjąć, teologii muzułmańskiej oczywiście, że on musi przyjąć jakieś oświadczenie potępiające ISIS. A oni mówią, ale co ja mam potępiać? Ja z tym nie mam nic wspólnego, prawda? Ale jednocześnie się oczekuje od nich, że oni się opowiedzą, więc to nie jest wcale takie łatwe funkcjonować tutaj w Europie z takim obrazem. Jeszcze o tych smaczkach i o kontekst. Jak jasne. Ich will eigentlich nur sagen, wenn wir jetzt hier einen Islamisten und einen rechtsradikalen Politiker hätten und sie würden über den Islam reden, hätten sie nichts, worüber sie streiten, weil sie wären sich würden sie übereinstimmen über ihre Meinung. Der eine sieht ihn als schlecht, aufgrund der Punkte, und der andere würde sagen, ja, das ist der Islam, ich darf töten und so weiter und so fort. Also die leben eigentlich von dieser schlechten Definition, davon gewinnen die Islamisten, dass Jugendliche sich radikalisieren und die Politiker gewinnen, dass dann rechtsradikale Parteien gewählt werden von der anderen Bevölkerung. Chciałbym tylko właśnie jeszcze dodać, że dokładnie tak jest, że jakbyśmy zestawili w rozmowie takiego typowego islamistę i prawicowego polityka, to oni za bardzo nie mieliby się na jaki temat kłócić, ponieważ mają bardzo podobne wizje, posługują się tak samo fałszywymi definicjami i prowadzą do tego, że właśnie coraz więcej na przykład młodych ludzi decyduje się właśnie wstąpić w szeregi islamistów. Dzięki. O tych smaczkach, o których Pani wspomniała i o kontekstach, myślę też o różnicy między Polską a Austrią i o tym, jak ta sztuka może być odbierana. Myślę, że porozmawiam za chwilę, chciałabym też Państwa w to wciągnąć. Ale jeszcze korzystając z tego, że mamy Panią obok, chciałam zapytać o takie hasło humor i islam. Czy ze wszystkiego można się śmiać w islamie? Czy tak właśnie nie jest? No właśnie, czy mogłaby Pani jakoś scharakteryzować poczucie humoru, albo to, jak jest odbierane. Czy ta sztuka nie jest też takim zestawem tematów, z których nie można się śmiać? Znaczy, na pewno myślę, że znaleźliby się tacy, którzy by stwierdzili, że ta sztuka jest bluźniercza pod pewnymi względami, po prostu, że jakby ośmiesza religię. Ale myślę, że gdyby wystawić taką podobną sztukę o chrześcijaństwie czy o katolicyzmie, to też znaleźliby się tacy, którzy po prostu też orzekli, że to jest bluźnierstwo, prawda, i że to jest ośmieszanie Kościoła i tego nie wolno robić.
To sami mamy różne przypadki tutaj. Myślę, że nie muszę Państwu mieć, to po prostu jest, tak jest. Ale musimy pamiętać o tym, że ja teraz powiem o tym, co jest na Bliskim Wschodzie, bo to, ta sztuka, myślę, pokazuje dokładnie, że Pan jest Europejczykiem i po prostu tę europejską taką tradycję śmiania się z religii już ma po prostu w sobie, prawda? On już jakby z tym wdychanym austriackim powietrzem, prawda? Już jej nabrał. Religia na Bliskim Wschodzie jest sprawą poważną. Także powiem Państwu, że jak mieszkałam wśród chrześcijan w świecie arabskim, to oni się nie śmiali ze swojej religii. Znaczy, ani z księży, mają takie dowcipy, tam ksiądz, rabiny mają wypadek, nie brano się, śmiemy. I tak trochę żeśmy rozmawiali właśnie też na takich spotkaniach właśnie w Niemczech, że właściwie mało jest dowcipów o imamach, nie? Że mamy tam o księżach, o rabinach, ale o imamach jest jakoś mało. No ktoś tam coś próbował, prawda, takie, że... To trzeba nabrać tego właśnie europejskiego takiego podejścia. Oczywiście to, co Pan mówi, tam też jest humor. Tak, bardzo, bardzo, bardzo zabawny. Ja pamiętam taką opowieść, to jest XII wiek, rycerz taki krzyżowców, który walczył z krzyżowcami, rycerz arabski. Opisał taką historię, oczywiście on trochę się wyśmiewał z chrześcijan, ale to były bardzo takie właśnie zabawne historyjki o tam jakimś takim ciapowatym mężu, który jest zdradzany, wraca do domu. No to bardzo też śmieszne było to w XII wieku. Już, prawda, człowiek, który pisał kronikę swojego życia, zapisywał dowcipy, tak? Czyli ten humor jest ważny, była zawsze humorystyczne opowiastki. Także to nie jest tak, że po prostu tam, bo my też, właśnie chciałam też o tym powiedzieć, wiecie Państwo, że my wszyscy uważamy, że muzułmanie są wszyscy tacy, oni są strasznie seriozni, poważni, wszyscy praktykują swoją religię, przysłuchają wszystkich nakazów, po prostu modlą się 5 razy dziennie, poszczą w tym ramadanie, nie piją alkoholu, nie jedzą wieprzowiny w ogóle i w ogóle nie uprawiają seksu pozamałżeńskiego, wiecie Państwo, no to jest takie przekonanie, że oni to wszyscy są tacy za tą religią i to są tak samo ludźmi jak my, no ja znam takich, co i piją, i jedzą wieprzowinę, i nie wiem, i różne inne rzeczy robią, których religia im nie pozwala. No tak jak my, a co, w naszej religii są rozwody? No nie ma, tak? A ludzie się rozwodzą i dalej żyją. No. Także ludzie wszędzie są ludźmi, tak? Także to też trzeba zobaczyć właśnie. Jeszcze też ta sztuka pokazuje taką właśnie ludzką twarz dla tych muzułmanów. Bo naprawdę, proszę Państwa, w Polsce ile mamy muzułmanów? Wiecie Państwo, to jest może 0,09%. Tak? Czy Państwo możecie przeżyć życie i nie spotkać muzułmanina? I w ogóle nie wiadomo, kto to jest. To jest taki jakiś obcy, tam się go, prawda, jakoś tam odmalowywuje zazwyczaj, kiedy jest jakimś zamachu, się mówi. A to są tak po prostu, tak samo są ludzcy i tak samo mają swoje właśnie dowcipy i tak dalej, też swoje problemy. I po prostu to też właśnie ta sztuka fajnie pokazuje taką właśnie ludzką twarz muzułmanów, żebyśmy po prostu odczarowali sobie tego muzułmanina obcego, który tu czyha. Bo jest takie, wiecie Państwo, to nie jest łatwe, jak ktoś taki jak ja bierze udział w spotkaniach, tak jest zwierzenie, Państwu powiem, to jest strasznie trudne, bo naprawdę bardzo dużo Polaków jest przekonanych, że ci muzułmanie, po prostu oni chcą tu przyjść, oni chcą nas islamizować, oni tylko o tym marzą, żeby nas pozabijać. I ja tak czasami, no wiecie Państwo, że tak jak mam odbiorcę księdza na przykład, czy jakąś taką grupę pobożnych ludzi, to ja mówię, no ale wiecie Państwo, czy Bóg mógł stworzyć 1,4 miliarda samych złych ludzi, taki Bóg byłby zły, nie? Więc tak, no próbuję jakoś to, prawda, rozładować, bo trzeba powiedzieć, to są taki sam normalny, albo mówię tak, a jakby ten 1,4 miliarda chciał nas wszystkich wymordować, to myślicie Państwo, żebyśmy żyli? No nie, byśmy nie żyli, prawda, bo oni nie boją się śmierci i nas wszystkich by wymordowali, no. Ale proszę Państwa, takie jest nastawienie, tak? Dlatego właśnie się bałam tutaj, co tutaj opowiadam, że ta sztuka mogła... Ali dzisiaj właśnie zażartował, jak się spotkaliśmy, mówiliśmy o tym, o tym, że te społeczeństwa wyglądają inaczej, powiedział, że jest pierwszym, który tutaj przyszedł z misją zabicia, wybicia nas wszystkich. No ja mam takiego kolegę Tatara, który mówi, że jak mu będę podskakiwać, to mnie wiaser weźmie, nie? To, tak, to są jakieś takie właśnie, takie dowcipy, ale właśnie się bałam, wiecie Państwo, że jakby taką sztukę tutaj wystawić, bo wiecie Państwo, Austria to jednak ma dużo większy odsetek muzułmanów i to jest na co dzień w tym państwie. Ale u nas na przykład, ja podejrzewam, że ona mogła zostać odebrana poważnie. Że gdyby nie ci aktorzy, którzy tutaj tak sobie tam właśnie podśmiewywali się, to mogliby przyjść tacy, którzy tak jak tutaj właśnie Pan mówił, że prawicowy polityk to by się zgodził z takim islamistą na temat obrazu islamu, że byliby tacy, którzy tu przyszliby i powiedzieli tak, no, to jest taki islam właśnie, to jest prawda. Proszę, muzułmanin idzie prawdę na tej stronie. Także, bo my nie mamy tego takiego doświadczenia austriackiego, które trochę jednak jest właśnie te szare strefy pokazuje. No tak, ale tak jak Ali zwrócił uwagę, Jania przede wszystkim zwróciła uwagę, że Ali napisał... włożył w tę sztukę tylu konwertytów.
czyli właśnie Europejczyków, którzy się radykalizują, tak? Przychodzą na islam i są radykalni. Więc to też nie jest tak, że to jest przyczynek do atakowania religii muzułmańską i muzułman, tak mi się wydaje, tylko jest gdzieś też pytanie o tych Europejczyków, którzy przychodzą na islam, dlaczego to robią. Ale to jest, ja też się spotkałam, bo ja też miałam i dyskusję z Frondą i różnymi, i po prostu to jest wina islamu. Nie? To jest wina islamu, że oni przychodzą i się radykalizują. A to nie jest na przykład wina kościołów chrześcijańskich w Niemczech czy w Austrii, że tracą wiernych. To nie jest wina kościołów, to jest wina islamu. Tak? Bo to nie to, że one tam mają złą politykę duszpasterską, tylko to islam taki jest. A dlaczego on tak pociąga ludzi, prawda? To już na ten temat nikt się nie zastanawia. Ja znam takiego konwertytę z Wielkiej Brytanii, bardzo wielkiego działacza międzyreligijnego i tak dalej. On mówi, słuchaj, ja jestem wnukiem pastora. Ja się wychowałem jako wnuk pastora anglikańskiego, nie wiem nic o swojej religii, znaczy nie wiedziałem nic o swojej religii. Dopiero jak przyszedłem na islam i zacząłem poznawać chrześcijaństwo jako taką religię, no bo właśnie muzułmanie dużo wiedzą o chrześcijaństwie, bo dla nich to jest jakby taki poprzedni, jak dla nas, judaizm. I mówi, dopiero wtedy się dowiedziałam dużo o chrześcijaństwie, właśnie jako muzułmanin, a jako ten, właściwie to chyba, jakbym tak tyle wiedział, to bym chyba na islam nie musiał przechodzić. Nie? Także, no to jest to. Ali, chciałbyś coś dodać? Ja, ich muss jetzt ganz kurz alles sortieren. Zunächst einmal, wenn Leute konvertieren, werden sie nicht mehr als Europäer gesehen, weil du kannst nicht Moslem und Europäer gleichzeitig sein. Das ist so ein falscher Gedanke, den man hat. Also selbst wenn ein Deutscher oder ein Österreicher oder Serbe, was auch immer, zum Islam konvertiert, dann haben sie eigentlich Staatsverrat gemacht, indem sie eben die eigentliche Religion verlassen haben und den Feinden in die Hände gelaufen sind, sozusagen. Tak, muszę sobie wszystko w głowie uporządkować, bo tyle wątków padło. Pierwsza rzecz to jest właśnie taki fałszywy obraz konwertyty, że często się mówi, że jak ktoś przeszedł na islam, to automatycznie przestaje być Europejczykiem, zdradza swój kraj i sam oddaje się w ręce wroga. Genau. Dann zweiter Punkt. Wo war ich? Einen Moment. Wir waren bei Konvertiten, dann haben wir gesagt, und Humor. Ich bin aber schon der Meinung, dass eben man schon Muslim und Europäer gleichzeitig sein kann, weil der Islam immer schon eine Religion gewesen ist, die mit unterschiedlichen Kulturen gemeinsam funktioniert hat und sich immer das Beste aus den Kulturen herausgenommen hat. Und da kann ich zum Teil recht geben, dass eben die Sache mit Humor vielleicht hier jetzt in Europa durch die europäische Sozialisierung ein bisschen lockerer genommen wird als jetzt zu Hause in der Türkei oder woanders. Bis zu einem gewissen Grad spielt da auf jeden Fall auch diese europäische Sozialisierung mit eine Rolle, dass ein muslimischer Humor funktioniert. Tak, druga rzecz to właśnie był ten wątek dotyczący humoru. Uważam, że jest jak najbardziej możliwe być muzułmaninem, a jednocześnie Europejczykiem, dlatego że setki lat funkcjonowania islamu pokazują, że to jest taka religia, która potrafi funkcjonować i współistnieć z różnymi kulturami i wyciągać z tych kultur to, co najlepsze. I rzeczywiście tutaj częściowo muszę przyznać pani rację, że pewnie wynika to z europejskiej socjalizacji mojej własnej, że trochę lżej do tego humoru mi się podchodzi niż na przykład nie bym to robił, gdybym mieszkał w Turcji. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, dass sehr wohl auch Humor eine Jahrhunderte, wenn nicht seit Beginn des Islam, ein Teil muslimischer Gesellschaften ist, gerade um gegenüber die Obrigkeiten auch zu rebellieren. Das haben sie immer gemacht. Wenn man an Ägypten denkt, da gibt es eine große Tradition an Humor von Muslimen, wo es einfach immer um die Kritik nach oben geht. Dass über die Religion lachen, dort sind die Grenzen teilweise zu früh gezogen worden, aber es gibt auch immer mehr Leute, immer mehr auch in diesen Orten, die auch da die Grenze, keine Grenze setzen, weil sie der Meinung sind, Gott versucht nicht, weil wenn man den Humor richtig einsetzt, dann kann man sich auch über eine Religion lustig machen. Aber die Sache ist, worüber mache ich mich eigentlich lustig? Ich mache mich nicht über die Religion lustig, sondern über die Art und Weise, wie bestimmte Menschen eine Religion sehen. Und das ist ein großer Unterschied sozusagen.
Natomiast tutaj jeszcze z jedną rzeczą się nie potrafię do końca zgodzić, ponieważ rzeczywiście humor, uważam, od setek lat jest częścią islamu, od samego początku funkcjonowania tej religii. To był taki humor na początku wymierzony przeciwko takim odgórnym autorytetom, na przykład w Egipcie. Tam zawsze wszyscy się śmieją z tych, co są nad nimi. A jeżeli chodzi o śmianie się z religii, to tutaj rzeczywiście są pewne granice wytyczone, ale jest też coraz więcej osób, które te granice przełamują, dlatego że wychodzą z założenia, że tak naprawdę nie śmieją się ze swojej religii, tylko śmieją się z wizji religii, którą posiadają niektórzy ludzie. Und eine letzte Sache. Ich gebe hier auch recht, dass es sehr wohl Menschen gibt, die dieses Stück anschauen und danach denken, genau das ist der Islam. Weil in Österreich war das der Fall, dass da eine Frau dann angefangen hat, mit anderen zu diskutieren, dass dieses, und zu sagen, der Text ist super, weil er zeigt, wie gefährlich Muslime sind. Und das hat sie gesagt an muslimisches Publikum, das an dem Tag auch da war. Und die hatten sich die ganze Lesung über, eigentlich, die haben jede Pointe verstanden, weil sie auch das Wissen, den Hintergrundwissen haben, also wie auch die Professoren, dass man alle kleinen Sachen, die ich eigentlich da drin habe, merkt. Und die haben sich die ganze Zeit totgelacht und die Frau hat das völlig ernst genommen. Also man kann auch kommen und bestätigt werden in den Vorurteilen, die man gehabt hat. I jeszcze ostatnia rzecz, tutaj rzeczywiście muszę przyznać rację, że mogą być osoby, które przyjdą na tę sztukę i stwierdzą potem, tak, rzeczywiście to jest dokładnie islam. I tak rzeczywiście wydarzyło się w Austrii. Tam doszło do takiej sytuacji, że właśnie na takim podobnym wydarzeniu jak to dzisiejsze, pewna pani stwierdziła potem w dyskusji, że świetna sztuka, bo pokazuje, że właśnie ci muzułmani to są naprawdę bardzo niebezpieczni. I to było właśnie bardzo ciekawe, ponieważ reszta audytorium to były osoby wyznania islamskiego, które świetnie rozumiały te wszystkie puenty, te wszystkie smaczki, o których pani też mówiła i która potrafiła się z tego super śmiać i oni przez całą sztukę się śmiali, a ona była bardzo poważna z kamienną twarzą, ponieważ wierzyła, że rzeczywiście tak jest i to pokazuje, że są osoby, które mogą po tej sztuce po prostu jeszcze się utwierdzić w swoich uprzedzeniach. Und hier hat man mehr gelacht als in Österreich. Also die Österreicher, die nicht-muslimischen Österreicher und die nicht-muslimischen Polen, in dem Fall die Polen haben mehr gelacht als die Österreicher. A tutaj zauważyłem, że Polacy, którzy zakładam, że państwo nie są muzułmanami, śmieliście się państwo dużo bardziej niż publika w Austrii, którzy nie są muzułmanami, więc ta sztuka tu się bardziej podobała. Pytanie czemu? A wspomniałeś jeszcze dzisiaj też, Ali, rozmawialiśmy o tym, to mi się wydało ciekawe, powiedziałeś, że być może w Austrii ludzie się trochę bali z tego śmiać, Austriacy, którzy to oglądali, że to mogło być posądzone o jakieś niepoprawność polityczną. Chciałam cię o to zapytać. Może przez to, że u nas... Nie wiesz. Może tak być, dobra. To jeszcze chciałam zapytać, jak oglądałam to czytanie, to przypomniało mi się takie zdanie Doroty Masłowskiej, że Polska jest głupim, młodym, nabuzowanym mężczyzną. I jakoś też to do mnie... Widząc tych wszystkich mężczyzn tutaj nabuzowanych, dotarło. I chciałam zapytać, ponieważ mamy tutaj ekspertkę też od kobiet w islamie, jak te kobiety tutaj, gdyby popatrzeć na tę sztukę, to jak kobiety były pokazane? Czy one są w jakiś sposób reprezentatywne? W jaki sposób według pani zostały wyśmiane? Znaczy, ja chciałam jeszcze o jednej rzeczy, bo żebyśmy nie zapomnieli, wiecie państwo, o tym kebabie, nie? To po prostu jest niesamowite, jak po Marszu Niepodległości się zapełniają kebaby. I jakby to jest nasze narodowe danie, że nawet narodowcy jedzą. Ja kiedyś byłam po innym marszu, tak na szczęście znaczka nie było bardzo widać, ale właśnie spotkaliśmy się z panami z innego marszu, właśnie w kebabie w Amricie. I wiecie państwo, tak się zastanawiałam, czy dostaniemy łupnia, czy nie, bo oni tacy dość byli nabuzowani, te koszulki z Pileckim, jakieś tam, nie wiem, coś tam. Ale wiecie państwo, tak przy okazji postawili polską flagę zwiniętą do góry nogami na białym. I wiecie, że we mnie się flagi lewackie przekręciły, że ja bym jednak flagi nie postawiła na białym. Ale to właśnie to, prawda, że kebab po prostu jest narodowe danie niemieckie, polskie i tak dalej. Jeśli chodzi teraz o kobiety...
No to właśnie jest tak, wiecie państwo, że no właśnie, to jak się przedstawia kobiety, nie mają żadnych praw, nie mają nic do powiedzenia, one są zahukane, zamknięte w domu, no i takie temu mężowi podporządkowane. Natomiast powiem państwu tak, ja mieszkałam 9 miesięcy w Syrii w akademiku żeńskim. Miałam w pokoju 4 koleżanki muzułmanki, jedna była ze mną Polka. Wiecie państwo, to jest psychologiczne, tak jak się w psychologii społecznej opisuje, walkę w hierarchii chłopców. Jak się chłopcy spotkają w grupie, oni walczą o miejsce w hierarchii. Myśmy walczyły o miejsce w hierarchii w tej grupie dziewczyn. Ja tego nigdy nie przeżyłam z Polkami czy innymi tutaj Europejkami. Po prostu tam była walka o każdy ten, jakby kto raz stoi wyżej. Tak? I to jest to, co się nam wydaje, prawda? Ja też nam się właśnie wydaje, że one są słabe, one wcale nie są słabe. Ja nawet takiego poznałam Tunezyjczyka, prowadził arabską księgarnię w Wiedniu i on mówił tak, ja się nigdy nie ożenię z Tunezyjką, żadną Arabką, ja się ożenię z Austriaczką, żebym ja mógł rządzić w domu. Bo one po prostu wszystkie tam trzymają to towarzystwo. Najważniejsza jest matka rządzi wszystkim. Wiecie państwo, no, żona też ma swoje do powiedzenia i wbrew pozorom, że ona nawet bywa tak, że ona tam chustkę ma albo z domu nie wychodzi. Po prostu bardzo często świetnie trzymają i to naprawdę to są silne kobiety. Ja widziałam studentów, którzy nie zdali egzaminu i to chłopcy płakali, dziewczyny nie. Także wiecie państwo, no, to są takie nasze kalki kulturowe, że nam się tak wydaje po prostu, że tak jest. Oczywiście jest tak, że zdarza się tak, że oczywiście jest kobieta uciskana w rodzinie, prawda, czy przez męża, bo wszędzie się zdarzają źli mężowie, prawda? Ale też to, co jakbyśmy widzieli tutaj, że on miał 2 żony, to jest bardzo często też jest takie trochę, nie wiem, na przykład w takim średnia klasa w Syrii to w ogóle to widzi takie, no, takie prymitywne, takie staroświeckie, takie w ogóle, no, śmieszne po prostu. Że raczej mówią, że wszyscy żyją małżeństwem chrześcijańskim, jeden mąż, jedna żona, a ci szejkowie z Zatoki to takie trochę, to jest podejrzane. I to są dowcipy, tak? Właśnie o tym są dowcipy. No, że właśnie jakiś taki mąż ma tam 2 żony czy 3 żony, to taka akurat to jest nowelka irańska, poszedł do prostytutki, zaraził się syfilisem, potem zarabił wszystkie swoje żony. No i tam jakaś taka druga historyjka była z kolei, że jego żona zdradziła i ona się zabawiła z syfilisu, w związku z tym on pozarażał inne żony, nie wiedział, która go zdradziła. No wiecie panie, on tego typu takie właśnie wygrywanie tych smaczków. No i oczywiście jest tak, że no co ja powiem, no patriarchat jest wszędzie. Nawet nam się tu wydaje, że jest dobrze, też jest inaczej. Mężczyźni zawsze interpretowali święte księgi i tak trochę we własnym interesie to robili, przecież nie są święci. Więc wiecie państwo, to co się dzieje w Europie, to przecież jest sprawa ilu lat. Prawda? Kiedy myśmy uzyskały prawa wyborcze w Europie? Ta interpretacja feministyczna Biblii, no ja nie wiem, czy tak byłaby dobrze przyjęta tutaj w niektórych kręgach teologicznych. Wiecie państwo, doktor habilitowana Elżbieta Adamiak, feministyczna teolożka, musiała do Niemiec wyjechać i tam teraz wykłada. Bo ona ułamie jakoś na Wydziale Teologii. No nie bardzo jej było. Tak? Nawet klerycy otrzymali zakaz chodzenia na jej zajęcia. Także wiecie państwo, to jest po prostu wspólne. Tu jest, mamy lepiej, ale też musimy pamiętać, że to też nie jest jeszcze idealnie i też to tak trochę nam zajęło czasu. Takiego, musimy też pamiętać, tam są inne warunki. W związku z tym, wiecie państwo, no na przykład jak był kongres taki kobiecy w Kairze, to przyjechały europejskie feministki, zaczęły mówić o prawach mniejszości seksualnych, trans i tak dalej. Oczywiście to jest ważna sprawa, tak? Ale nie tam, gdzie kobiety jeszcze nie mają podstawowych praw. I one mówiły tamtejsze feministki, że ten kongres cofnął ich sprawę o 10 lat co najmniej. Bo one najpierw muszą zdobyć te prawa, które my już mamy, tak? Żeby to osiągnąć. Natomiast my, Europejczycy, mamy taką tendencję po prostu, żeby pokazywać to, jak trzeba na nasz sposób to robić. Tak? Więc na przykład jak mój kolega pracował w korpusach pokoju dla kobiet, które były uciekinierkami z Afganistanu do Pakistanu, bardzo często wdowy, nie miały jak utrzymać rodziny i poprosiły o takie wełnę, żeby móc tkać dywany, bo one to umieją robić, sprzedawać te dywany, żeby utrzymać rodzinę. No to stwierdziły władza w Nowym Jorku, centrala stwierdziła, że nie, bo to jest utrzymywanie tradycyjnej roli kobiety, oni przysłali im stroje do aerobiku. No. Wiecie państwo, no i to jest jakby taka a my musimy zrozumieć, że tam musi się odbyć ta rewolucja, nazwijmy to rewolucją, prawda, o prawa kobiet, żeby była równość na warunkach tamtejszych, czyli na przykład właśnie, że feministyczna interpretacja Koranu.
I wcale to nie musi być areligijne, prawda, żeby tam kobiety wywalczyły swoje prawa, ale my nie możemy mówić, nie, to co wy robicie, to nie, my wam pokażemy, jak ma być. Nie, bo oni też mają swoją dumę i mówią, że feminizm to jest na przykład jeden z objawów kolonializmu zachodniego, narzucanie naszego feminizmu. No, jest. Aldona, czy jakoś w czasie prób rozmawialiście o tym wątku kobiecym? Jak nie mieliśmy widzisz? Tak dużo czasu, żeby aż tak rozmawiać. Nie, po prostu to bardziej tak hasłowo, nazwijmy to. Bo te kobiety niby są uległe, są pod władzą czyjąś, ale w pewnym momencie wszystkie przecież no tak, ale też no na przykład postać Umi, no to fantastyczna postać do zagrania, bo to jest bardzo silna, mocna kobieta. Ona, jak pracowaliśmy w pewnym momencie, ja stwierdziłam, że ona powinna być jeszcze bardziej męska niż wszyscy ci mężczyźni razem wzięci. Także i też uważam, że świetną postacią jest prostytutka, która się próbuje odnaleźć jakoś w tym świecie męskim. Każdy od niej czegoś chce. I właśnie ona zadaje bardzo dużo pytań ważnych. I też chyba ona wygłasza pewne ważne rzeczy, prawda? W tej ostatniej scenie. Próbuje przynajmniej coś powiedzieć, na coś zwrócić uwagę. No i żona. Trochę mi mało tej żony, powiem szczerze. Pretensje tam. Że ona tak pod koniec tam zaczyna ważną funkcję. Może to tak ma być też, no, że ona taka najpierw w cieniu prosząca o coś, a potem się buntuje, ale tak jakoś bym takiej chciała trochę więcej może. Ali, co ty na to dopiszesz? Ich schreibe seit 3 Jahren an diesem Stück und ich will eigentlich gar nicht mehr weiterschreiben. Od 3 lat już piszę tę sztukę i już chyba więcej nic nie napiszę. To dlaczego, jakbyś mógł też powiedzieć coś o tych kobietach, dlaczego je tak ustawiłeś? Dlaczego to są takie bohaterki? Nur kurz, ich schreibe jetzt gerade ein neues Stück, bei dem gibt es 3 Männer und 3 Frauen, da haben wir es dann ganz richtig. Jeszcze tylko dopowiem, że teraz piszę nową sztukę, w której mamy 3 postaci męskie i 3 kobiece, więc tam jest porówno. Aber ja, ich wollte, dass die Frauen in dem Stück starke Frauen sind, vor allem Gül ist eigentlich meine Stimme gewesen. Es gibt einfach Stellen, wo eigentlich mehr ich spreche, als jetzt sie spricht sozusagen. In den ersten Fassungen war das sogar noch viel offensichtlicher, dass hier die Stimme des Autors herauskommt. Ich habe das dann versucht, ein bisschen weniger zu machen. Aber ich glaube, wenn man sich das gut anhört, dann weiß man, dass ich mich am meisten wahrscheinlich mit der Prostituierten identifiziere sozusagen. Te kobiety w mojej sztuce są rzeczywiście bardzo silne i chciałbym powiedzieć, że Gül to jest tak naprawdę mój głos i często wygłasza takie kwestie, które ja sam chciałbym powiedzieć. W pierwszej wersji tej sztuki to było takie bardziej oczywiste, potem troszeczkę to poukrywałem. Zu Umi können wir sagen, Umi war eigentlich ein Mann. In der ersten Fassung hat diese Person Jamal geheißen. Und ich wollte aber unbedingt eine taffe Frau im Stück noch haben, die wirklich angibt, wo es hingeht. Und es gibt genug Vorbilder für die Umi. Also es gibt zum Beispiel im deutschen Rap eine Schwester Eva. Sie ist so eine deutsche Rapperin polnischer Abstammung. Die war eigentlich Prostituierte, aber die rappt in ihrem Lied wie echte Männer. Die ist eine echte Gangsterfrau und Umi ist eben auch eine Gangsterfrau. Sie ist eigentlich die Puffmutter sozusagen und gleichzeitig hat sie aber auch mit diesem dubiosen Scheich zu tun und macht diese ganzen großen Geschäfte. Sie ist sozusagen auf dem Weg irgendwie mehr Erfolg zu haben und ihre Innenperspektive zeigt das Stück nicht, weil wenn man das zeigen würde, das würde ich eigentlich sehr gerne machen, aber das wird nochmal sehr viel Zeit kosten und
Bei ihr reicht es, wenn ich ihre Innenperspektive kenne, die muss ich nicht nach außen auch noch kommunizieren. W związku z czym właśnie ja identyfikuję się z girl, czyli z prostytutką, a jeszcze jeżeli chodzi o Umi, to ona pierwotnie była mężczyzną, miała mieć na imię Jamal, ale potem stwierdziłem, że chciałbym, żeby w sztuce była jakaś taka twarda kobieta, która wszystkich rozstawia po kątach. I są wzory, które gdzieś tam zaczerpnąłem do tej postaci, między innymi taka raperka o polskich korzeniach, Schwester Ewa. Właśnie ta Umi też jest taką gangsterką, taką burdel mamą, która jednocześnie robi gdzieś jakieś brudne interesy i w sztuce już nie było za bardzo na to miejsca. Nie wiemy, jaka jest wewnętrzna perspektywa, świat wewnętrzny Umi, ale uznałem, że wystarczy, że ja będę zdawał sobie z niego sprawę i nie będę tego przelewał na papier. Und zu der Frau vom Scheich, da wollte ich einfach eine Frau haben, die eben im Hintergrund ist, die aber dann irgendwann das satt hat, dass sie immer im Hintergrund ist und danach eben anstatt das Mädchen, mit dem ihr Mann ihr fremd geht, irgendwie zu dämonisieren, geht sie diesen Deal mit den anderen Mädchen ein und gründet und ist so durch eigentlich diejenige, die das Matriarchat ausruft sozusagen. Und es gibt eben sehr wohl trotzdem in islamischen Ländern generell Frauen, die sind eher in der Küche und sind eher still im Hintergrund und so weiter. Aber vom Hintergrund tun sie eigentlich regieren. Und das wollte ich mit dieser Figur zeigen. Und ich glaube, auch wenn sie wenig zu sagen hat, kommt das trotzdem irgendwie raus. Jeżeli chodzi o żonę szejka, to rzeczywiście to taki był mój zamysł, że ona będzie taką postacią bardziej w tle, a potem nagle się ujawni, tak jak tutaj właśnie ona nie demonizowała tej kobiety drugiej, z którą jej mąż ją zdradzał, tylko właśnie postanowiła zawrzeć z nią układ i ona wezwała kobiety do takiego spisku matriarchatu i chciałem też pokazać, że właśnie w islamie jest wizja rzeczywiście tej kobiety, która gdzieś tam siedzi sobie w domu, w kuchni i nic nie może, ale ja chciałem pokazać, że kobieta, która siedzi w kuchni, też może wszystkim dyrygować bardzo skutecznie. Dobrze, zwracam się teraz do Państwa. Śmialiście się Państwo, więc komedia zadziałała. I chciałam zapytać, czy Państwo może zobaczyliście tutaj ten nasz świat w tym odległym poniekąd świecie, ale też otwieram dyskusję na po prostu pytania od Państwa. Mamy autora, więc możemy go atakować. W państwie islamskim, jak kobieta wychodzi z domu, to zawsze ją ktoś pilnuje. Najczęściej będzie jakiś tam młody mężczyzna, powiedzmy brat, albo jakaś inna osoba. Ona w życiu nie wyjdzie sama, bo jej na to nie pozwolą. Nawet jedna kiedyś z kobiet, która robiła reportaż, chciała coś od kobiety się dowiedzieć i rodzina mu nie pozwoliła. To zależy. Ludzie. Znaczy, to jest oczywiście, bardzo różne są te społeczeństwa, bardzo są różne tradycyjne. I rzeczywiście jest tak, że jest coś taka instytucja tak zwanego mahrama, czyli męskiego opiekuna. I to jest w niektórych rodzinach, a na przykład są też takie rodziny i takie warstwy. No, ja sobie nie wyobrażam na przykład na wsi, żeby chłopka musiała na pole wychodzić, żeby ktoś jej musiał towarzyszyć. No po prostu nie ma takiej opcji. Jeżeli po prostu to jest taka warstwa społeczna, że to kobieta, która zbiera na tym polu, pracuje, przy tym mąż nie będzie jej pilnował, ani brat, ani ten, bo on też ma swoją pracę. Ona czasem wiezie to, co zbierze, wiezie na targi, tam sprzedaje, nikt jej nie pilnuje. To jest po prostu w pewnych tylko środowiskach. Jakby tak popatrzeć na Iran na przykład, jak tam dziewczyny wyglądają, jak są umalowane, jak te chustki im tam jest doprawione, na czubku, tylko żeby było, że ona jest, to ja nie wyobrażam sobie takiej randy, ktoś powiedział, że nie, ty nie wyjdziesz, musi brat z tobą wyjść. Nie, po prostu te kobiety chodzą normalnie. To dotyczy pewnych grup. Ja oczywiście mogę się zgodzić, że to dotyczy Arabii Saudyjskiej na przykład. Tak? Ale na przykład ja byłam w Katarze, to jest emirat wahhabicki, który wyznaje podobną interpretację islamu jak Arabia Saudyjska i tam dziewczyny po prostu chodziły sobie bardzo, bardzo swobodnie po różnych tam takich shopping mallach, tak? I tak dalej, bo to one mają bardzo dużo pieniędzy i nie towarzyszył im żaden mężczyzna. Tak? To wszystko po prostu dotyczy pewnych grup i rzeczywiście, no kiedyś tak było, że jak to była bogata
rodzina tradycyjna, no to po prostu nie uchodziło, żeby ona, tak jak moja babcia nie wychodziła z domu bez kapelusza, bez rękawiczek, po prostu taka była, tak nie uchodziło inaczej, nie, prawda? Więc to, tak to kiedyś też było, ale tylko mówię w tych warstwach uprzywilejowanych, których było na to stać, a nie tam właśnie mówię chłopka czy pani, która handluje. Mam pytanie do języka sztuki, to znaczy nie ma z nami tłumacza, ale sztuka była mocno okraszona wulgaryzmami i pytanie moje jest takie, czy to była kwestia dostosowania do realiów młodzieżowych i polskich, czy autor tak to zapisał, bo no, ja akurat powiem, że troszkę mnie to raziło nadmiar tych wulgaryzmów. Co do, znowu nie można generalizować, bo w różnych krajach, gdzie jest wyznawany islam, jest różnie, ale powiem tak, mieszkałem 6 lat w Iraku, pracowałem tam, mieszkałem wśród studentów arabskich, tak się złożyło, że studiowałem arabistykę i akurat w Iraku przekleństw nie ma. Młodzi ludzie nie przeklinają. Najgorszym przekleństwem jest coś takiego, co u nas jest odpowiednikiem, nie wiem, słowa cholera, a ludzie tam nie przeklinają. Z drugiej strony w Tunezji przeklinają bardzo. Tak? I teraz pytanie do tego konkretu. Czy to jest język muzułmanów tureckiego pochodzenia w Austrii? Czy to jest język tłumacza sztuki? To znaczy chodzi mi o te wulgaryzmy. Weil ich jetzt kein Polnisch kann, kann ich nicht leider dazu was sagen. Aber im Original habe ich darauf geachtet, dass wirklich die Fäkalsprache so wenig wie möglich kommt. Und wenn sie kommt, dann eben an solchen ganz spitzen Momenten sozusagen. Zwischen Damir und Pierre zum Beispiel kommt es ab und zu dazu. Und Ali tut, glaube ich, auch ab und zu mal. Die wirkliche Fäkalsprache oder nicht Fäkal, sondern diese Sprache unter der Gürtellinie passiert eigentlich zwischen Gül und Adrian und dort vor allem in der ersten Szene und auch in der zweiten und da haben wir es auch streng genommen gar nicht mit Muslimen zu tun, aber ich glaube schon, dass Muslime auch sehr viel Schimpfwörter verwenden. Ich komme aus der Türkei, also meine Eltern kommen aus der Türkei. Da ist Schimpfwort eines der kreativsten Sachen, die man da hat. Da will ich gar nicht ins Detail gehen, aber da gibt es ganz kreative Schimpfwörter sozusagen. Und wie Sie auch gesagt haben, es gibt 1,6 Milliarden Muslime auf der Welt und jeder hat kulturell andere Traditionen. Und ich habe in dem Text schon geachtet, dass nicht zu viel vorkommt, außer eben bei den Szenen, wo es halt auch darum geht. Genau. Und das Phänomen von Pornos und da, dass da Frauen Kopftücher tragen und dass dann Amerikaner und so weiter beschimpft werden, das ist, glaube ich, völlig normal. Und die Beschimpfung im Original ist aber nicht, dass man sagt, dass man sie beschimpft, sondern man sagt Tod den Amerikanern oder sowas. Also es ist nicht unbedingt ein Schimpfwort. Cóż, nie znam języka polskiego, więc też trudno mi tutaj skomentować, jak to jest z tymi polskimi przekleństwami. Natomiast w oryginale starałem się, żeby tych przekleństw nie było aż tak wiele. One się wydarzały tylko w takich konkretnych scenach, gdzie miały rzeczywiście swoje miejsce i swój sens. Na przykład w rozmowach między Pierrem a Damirem. Ale ogólnie rzecz biorąc można powiedzieć, że z mojej doświadczenia pokazuje, że muzułmanie wcale tak mało nie bluźnią. Moi rodzice, tak jak była mowa o tym wcześniej, pochodzą z Turcji i muszę powiedzieć, że właśnie muzułmanie w Turcji mają chyba jedne z najbardziej kreatywnych przekleństw na całym świecie. Tutaj nie będę cytował, żeby udowodnić, ale tak jak powiedział pan wcześniej, rzeczywiście muzułmanów jest 1,5 miliarda na całym świecie. To są bardzo różne tradycje, więc trudno jest uogólniać. Jeszcze chciałem skomentować motyw tych filmów pornograficznych kobiet, które występują w burkach czy w chustach. To rzeczywiście jest jakby taki stały element, że są rzeczywiście takie filmy pornograficzne i na tych filmach rzeczywiście zdarza się, że są przekleństwa kierowane pod kątem Amerykanów, ale to nie są jakieś takie bardzo wielkie przekleństwa, tylko na zasadzie, że śmierć Amerykanom, coś takiego.
Also ich habe nicht viel kurwa geschrieben. Więc te kurwy wszystkie to akurat w moim przypadku nie były aż tak liczne w wersji oryginalnej. Nie wiem, no nie mamy Iwony, żeby zapytać. Ja też nie wydaje mi się, żeby Iwona jakoś tak specjalnie dodawała przekleństwa. Też widać, że nie każda postać tutaj puszcza takie wiąchy. Być może, nie wiem, w trakcie czytania się zdarzyło, że któryś z aktorów pod wpływem emocji coś dodał. Być może tak. Ale też na przykład zauważyłam na próbie, to ciekawe, że mówił Muhammad o postaci Umi, że kiedyś była wersja, że to mężczyzna, bo na przykład Anię strasznie ciągnęło do dodawania przekleństw na próbie. Więc może coś w tym jest. Ktoś jeszcze? Mam króciutkie pytanie do autora. Patrzyłam na tą sztukę i widziałam, że z punktu widzenia Europejczyka ona budzi śmiech, prawda? Mamy pewne podejście. Natomiast czy autor brał pod uwagę, jakby odbierali to w krajach stricte muzułmańskich i czy wyobrażał sobie, że tam ta sztuka może być kiedykolwiek wystawiona i budzić śmiech? Also es ist immer wieder eine Frage, dass man selber und wie schaut es bei euch aus und wie ist es bei euch in Türkei? Bei uns darf man das wenigstens, darf man das bei euch auch? Ich finde diese Frage eigentlich gar nicht passend aus dem Grund, weil die sozialen Phänomene, die es in Österreich gibt, die gibt es in der Türkei, in Saudi-Arabien nicht. Wir können hier das vielleicht verstehen, dieses Stück auch in Polen kann man es vielleicht als Metapher für den eigenen katholischen Radikalismus in gewisser Weise sehen, aber in der Türkei oder so hätte man vielleicht diesen sozialen Hintergrund gar nicht gekannt, sodass man das gar nicht machen, dass das gar nicht verstanden werden würde. Aber ich bin mir ganz sicher und ich weiß auch, es gibt genug Filme, genug Theaterstücke, die auch in der Türkei auf die Bühne kommen, die extrem religionskritisch sind, die über Religion schimpfen, die sogar auch wie atheistische Texte, Atheisten gibt es auch in der Türkei und auch in anderen islamischen Ländern und Künstler haben, glaube ich, immer ein bisschen was gegenüber Religion gesagt. In dem Fall, da ist die Frage, von welchem Land sprechen wir eigentlich? Weil es gibt das muslimische Land nicht, es gibt ganz viele unterschiedliche. In Saudi-Arabien wäre es vielleicht eher nicht möglich, sowas zu machen, wobei gerade in Saudi-Arabien gerade eine ganz große Comedy-Szene am Entstehen ist. Also ich finde schon, dass wir immer schon sehr gut mit Humor konnten und dieser Text hat die meisten Lacher von Muslimen bekommen bis jetzt. Und alle meine muslimischen Freunde haben es lustig gefunden, weil sie dahinter sehen können. Und ganz am Anfang war es auch meine Angst. Was sagen eigentlich Muslime zu dem, was du schreibst? Kommen sie dann zu mir und sagen, du Verräter, was schreibst du da für eine Scheiße und so weiter. Aber das war letzten Endes nicht der Fall, sondern sie haben gesagt, so was brauchen wir und super, dass du das machst. Tak, więc to jest takie pytanie, które można często sobie postawiać. Na zasadzie też się pytają się mnie ludzie, no a jak to jest tam u was w tej Turcji? Czy to można, czy tego nie można? Wydaje mi się, że ono jest niewłaściwie postawione, dlatego że ta sztuka opisuje pewne zjawiska społeczne, które akurat w tym przypadku są gdzieś tam ograniczone. Na przykład tutaj staram się pokazać właśnie to, co dzieje się w Austrii. Tutaj na przykład państwo oglądając tą sztukę mogli interpretować ją w ten sposób, że jest to jakaś metafora dla katolicyzmu i wyśmiewanie pewnych wad tej religii tutejszej. Więc wydaje mi się, że
To jest tak, że na przykład w Turcji jestem przekonany i wiem o tym, są wystawiane i sztuki, i filmy, które są bardzo krytykujące pod kątem religii. Są nawet wystawiane teksty ateistów, są artyści ateiści, którzy też całkiem dobrze się mają. Więc pytanie zawsze brzmi, o jakim kraju mówimy? Nie ma jednego kraju muzułmańskiego. To są bardzo różne kraje. Jak weźmiemy Arabię Saudyjską, być może rzeczywiście to jest taki kraj o bardziej restrykcyjnych normach, a z drugiej strony w tym kraju świetnie rozwija się scena komedii. Tak więc ja też obawiałem się początkowo, że może moi współbracia podejdą do mnie, będą mówić, ty zdrajco, co ty tam kalasz własne gniazdo, a de facto skutek był zupełnie inny, mianowicie właśnie to muzułmanie reagują największym śmiechem na tą sztukę, ponieważ oni potrafią dostrzec takie drugie dno za niektórymi żartami, znają więcej kontekstu. Und wenn ich Texte schreibe, dann schreibe ich Texte, die an Österreich angepasst sind oder an Europa angepasst sind, weil ich in allererster Linie Österreicher und Europäer bin und, die, und mein Lebensmittelpunkt hier ist und die Themen beschäftigen mich in meinem Alltag und das meiste, was in der Türkei passiert, das bekomme ich gar nicht mit, weil wenn ich dort bin, dann vielleicht eine Woche im Jahr. Und dementsprechend habe ich letzten Endes auch kann ich nicht wirklich sagen, wie das dort ankommen würde, sowas sozusagen. W związku z czym w moim pisaniu zawsze ograniczam się do tego, co obserwuję w Austrii, ogólnie w Europie, ponieważ to tutaj mieszkam i to tutaj żyję. A w Turcji de facto nie wiem, co się dzieje. W Turcji bywam mniej więcej tydzień w roku. Czy ktoś jeszcze ma pytanie? Ja przepraszam, bo przypomniałam się o dowcipie Arabii Saudyjskiej. Nie wiem, czy państwo wiecie, że tam w Arabii Saudyjskiej dopiero teraz ostatnio wolno kobietom prowadzić, tam samochody takie było. I poszukajcie sobie państwo na YouTubie takiego Saudyjczyka, który na melodię No Woman, No Cry śpiewa No Woman, No Drive. I po prostu to jest zrobione tak właśnie, żeby nie sprzeciwiać się religii, nie ma instrumentów muzycznych, są tylko głosy męskie i to jest naprawdę bardzo dobrze zrobione i on obśmiewa wszystkie te argumenty w tej piosence, te wszystkie argumenty, na przykład tam, że tam jajniki nie będą funkcjonować i tak dalej i to jest bardzo, bardzo fajnie zrobione, właśnie w takie ubrani są tak jak trzeba, prawda? I to jest właśnie też pokazane, że tak naprawdę tam ten humor też żyje. Ich glaube, dort, wo der Zwang am größten ist, ist Humor immer am stärksten. Und deswegen sind in Österreich Witze zu reißen, ist wahrscheinlich um einiges schwerer, dass die Leute lachen, als dass das in Türkei oder sogar Saudi-Arabien der Fall ist. Tak, wydaje mi się, że tam, gdzie panuje największy ucisk, tam jest też największa przestrzeń dla humoru i w związku z czym w Austrii być może trudniej jest sprawić, żeby ktoś się zaśmiał, a na przykład w Turcji jest to dużo prostsze. Nikt. Ja jeszcze chciałam zapytać państwa o te smaczki. Może najpierw zacznę od państwa. Jak państwo nie będziecie chcieli mówić, to zapytam panią Agatę. Czy coś dla państwa na przykład było niejasne, albo mieliście takie poczucie, że gdzieś jest żart, ale nie wiecie, z czego dokładnie się tutaj trzeba zaśmiać? To było wczoraj w Keine Ahnung. Nie mam pojęcia, co było. Nie bądź. A pani Agato, bo pani wspomniała o tych smaczkach. Czy coś tam, mogłoby pani jakiś przykład podać? Czegoś takiego, wiecie państwo, nie znam tej sztuki na pamięć, ale, ale na przykład takie, wiecie państwo, to takie są właśnie zabawne, na przykład, że oni są zakrwawieni, przyjeżdżają i ten nazista się ich pyta, czy to święto ofiary było. No wiecie państwo, to jest takie święto, gdzie składa się zwierzę w ofierze, tak? Po prostu w taki sposób ubój rytualny. No to jest po prostu no taki, naprawdę taki żart. Albo na przykład on się zsikał, bo on nie chciał pójść do toalety, potem musiałby się obmyć przed modlitwą, więc się zabrudził jeszcze bardziej. No, wiecie państwo, albo ta, no też mnie bardzo ubawiło, bo właśnie ta taka, to też w wielu sztukach, które się też czyta stamtąd, jest taka piętnowana obłuda tych religijnych ludzi, którzy tak na zewnątrz, to są tacy właśnie, ja doproponowałam, że nie mówić szejk, tylko szajch, właśnie taki szejch, taki, on taki mędrzec jest, taki autorytet, on to opowiada, wykłada religię, jakim tu trzeba być, wszystkim mówi, jakie mają być cnotliwi, jakie prowadzić życie, a sam tam na boku, prawda, różne rzeczy kręci, ale on w ogóle nie chce wiedzieć. On w ogóle nie chce wiedzieć. Jaka to obłuda i hipokryzja, prawda? Że on nie chce wiedzieć, to jabłuszka są albo figi, bo on nie chce wiedzieć, bo on chce pójść do Boga, ale ta umi to pójdzie, prawda? Do piekła i on w ogóle za to nie, jakby nie czuje się odpowiedzialny, nie? Więc właśnie ta,
taki typowy, taki właśnie, taki funkcjonariusz religijny, który właśnie tak na zewnątrz ma gębę pełną frazesów, a w życiu robi po prostu różne rzeczy. No i wiecie państwo, no ten właśnie, że Niemiec nie może zrezygnować z picia, czy tam Austriak, prawda, nie może zrezygnować z picia browaru. To jest taki ten jeden profesor taki, on się nazywa, on pracuje w Instytut für Türkenstudien, czyli studiów nad Turkami w Niemczech, i mówi, że prowadził badania i 40% Turków je wieprzowinę w Niemczech, a 60% pije piwo. Także to je wieprzowinę, a 60% pije piwo, więc jakby no to tabu wieprzowiny jest trochę większe. Albo wiecie państwo, takie co halal, co haram. No, 50% gain in puff. A 50% chodzi do burdelu. No i to jest jakby takie właśnie, takie co jest halal, co haram, takie rozważanie. Ja też bardzo często obserwuję właśnie, jak konwertyci dyskutują, albo na przykład, czy wolno pić Red Bulla, i musiała być specjalna fatwa taka religijna, ktoś tam potrzebował orzeczenia religijno-prawnego od jakiegoś uczonego, czy Red Bull, tauryna to jest halal, czy nie jest halal. No i właśnie było, że tak, że można, bo to nie alkohol, ale nie, bo tauryna, to coś tam, i takie dyskusje są. To jest takie, wiecie państwo, trochę, zawsze mi się wydaje, że islam jest trochę bliżej judaizmu, że to takie prawa drobiazgowe, takie w takim tym wydaniu, takim prostym na zewnątrz, to jest bardzo podobne. To wolno, tego nie wolno, tak się trzeba ubrać, tak coś tam, prawda, tak się umyć, tak coś zrobić. I po prostu niektórzy uważają, że na tym polega islam, że po prostu jak oni będą przestrzegać tych takich drobiazgowych przepisów, to że już są muzułmanami, a nie myślą o tym, tak naprawdę nie mają pojęcia o tej głębi, nad którą trzeba się zastanawiać, bo wiecie państwo, to co było powiedziane, że Bóg dał człowiekowi rozum, żeby człowiek, tak jest w islamie, że człowiek sam interpretował to objawienie, które przyszło, i każdy człowiek ma prawo, nie potrzebuje księdza, pośrednika, tylko każdy może interpretować, każdy po prostu może, i objawienie jest dla każdego. Jeśli nie ma więcej pytań, to widzę, że jest za 15:11 na zegarku pani Agaty, więc nie będziemy już przetrzymywać. Tak, Ali, chciałeś? Szacunek dla państwa, że tak długo państwo wytrzymali. Dobrze, to dziękuję w takim razie. Dziękuję.